A teraz zapraszam na wiadomości z Polski przygotowane przez Telewizję Trwam. Zobowiązanie do współpracy z SB, donosy na kolegów, pokwitowania odbioru pieniędzy. Takie m.in. dokumenty znalazły się w teczkach tajnego współpracownika o pseudonimie Bolek, w teczkach, które przechowywał w swoim domu generał Czesław Kiszczak. W miniony poniedziałek z tymi materiałami zapoznali się dziennikarze i historycy. Ja niżej podpisany Wałęsa Lech, syn Bolesława i Feliksy. Tak zaczyna się jeden z najważniejszych dokumentów najnowszej historii Polski. To zobowiązanie do tajnej współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa, podpisane przez TW Bolek. Mamy główne materiały dotyczące współpracy agenturalnej Lecha Wałęsy. Zobowiązanie do współpracy i inne dokumenty z teczki personalnej i teczki pracy TW Bolka, które przez 27 lat przechowywał u siebie generał Czesław Kiszczak, ujawnił dziś Instytut Pamięci Narodowej. Materiały przeglądali historycy i dziennikarze. Jestem poruszony, jestem wstrząśnięty. Do tej pory znałem 8 doniesień agenturalnych tajnego współpracownika Bolek, Lecha Wałęsy. Teraz widziałem ich dziesiątki, jeśli nie więcej. Z materiałami zapoznał się m.in. profesor Sławomir Cęckiewicz, autor książki Lech Wałęsa ASB. Profesor przyznaje, że akta z teczek odnalezionych w domu generała Kiszczaka potwierdzają to, co kilka lat temu opisał razem z doktorem Piotrem Gontarczykiem. Historycy udowadniali związki byłego przewodniczącego Solidarności z komunistycznymi tajnymi służbami. W teczce TW Bolka znalazły się donosy na kolegów ze Stoczni Gdańskiej, głównie z Wydziału IV, na którym pracował w latach 70. Lech Wałęsa. Ta współpraca była szkodliwa. W materiałach znajduje się informacja, że na podstawie informacji przez niego uzyskanych założono kilka spraw kwestionariuszy ewidencyjnych, przeprowadzono pewną ilość rozmów operacyjnych. W donosach TW Bolek opisywał nastroje w stoczni po pacyfikacji robotników. Protestów w grudniu. Informował o tym, co mówią jego koledzy o władzy ludowej i systemie komunistycznym. W donosie z 17 kwietnia 1971 roku relacjonował. Pracownicy stoczni sugerują, że w czasie obchodów powinni wszyscy mieć czarne opaski na znak żałoby. To wyszło prawdopodobnie ze stoczni remontowej. Ja słyszałem najwięcej w budynkach na statku. Wobec powyższego nazwisk nie znam. U nas komentowali to elektryk Schiller, elektryk Jasiński. Jest to jednak nagminne. Za współpracę TW Bolek, jak wynika z akt, pobierał wynagrodzenie. Jest łącznie, tam jest podsumowane, że pobrał ponad 13 tysięcy złotych wczesnych, przy czym pensja zwykłego robotnika w Stoczni Gdańskiej wynosiła wcześniej około 1000 złotych. Więc no to są duże kwoty. Lech Wałęsa, który obecnie przebywa w Miami, twierdzi, że akta z teczki TW Bolek są sfałszowane. Były prezydent na swoim blogu zaprzecza, jakoby współpracował z SB. Tak, przegrałem, ale tylko w tym miejscu, gdzie prawie wszyscy uwierzyli, że jednak jakaś zdradziecka, agenturalna współpraca z SB 46 lat temu, incydentalnie krótka, ale była. I na krótko zostałem złamany. To nieprawda. Swoim fachowym okiem akta TW Bolka przejrzał dziś historyk IPN-u Grzegorz Majchrzak. Jestem absolutnie pewien, że te materiały są prawdziwe. Z upublicznionych dziś dokumentów wynika, że Lech Wałęsa z SB współpracował od 1970 roku do 1976 roku. Dwa dni później, w środę 24 lutego, Instytut Pamięci Narodowej udostępnił kolejnych 20 dokumentów przejętych w domu Kiszczaka. Wśród nich znajduje się notatka dotycząca struktury Departamentu IV, który zajmował się kościołem. Notatka datowana jest na dzień 25 października 1984 roku, a więc niecały tydzień po odnalezieniu ciała błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. W sumie archiwum Kiszczaka to 50 kg dokumentów.
To kolejne akta ujawnione przez IPN, a przejęte w domu generała Kiszczaka. To są kopie dokumentów organów bezpieczeństwa państwa. Cztery teczki, które zawierają dokumenty przed 30 lipca 1990 roku. Są to kopie dokumentów Służby Bezpieczeństwa. A drugie dokumenty, kolejne 20 teczek, są to dokumenty jakby archiwum osobistego Czesława Kiszczaka. Wśród nich są wspomnienia generała, odręczne notatki na różne tematy, maszynopis książki dotyczące Kiszczaka oraz zdjęcia m.in. z obrad Okrągłego Stołu. Ale najciekawsze w tej partii ujawnionych akt są listy znanych osób pisane do Kiszczaka. Drugi list, który bardzo mnie zdziwił, to list Daniela Passenta, głównego pióra tygodnika Polityki, który w czasie stanu wojennego był apologetą stanu wojennego. Do dzisiaj jest jednym z czołowych przedstawicieli establishmentu. Daniel Passent w liście z 29 października 1984 roku, odnosząc się do telewizyjnego wystąpienia generała po zabójstwie księdza Jerzego, pisze: w tych trudnych dla kraju i pana osobiście dniach ośmielam się napisać kilka słów, by dać dowód pamięci i poparcia dla linii, którą pan realizuje. Dziennikarz Polityki dzieli się z szefem bezpieki krytycznymi uwagami dotyczącymi sytuacji w Służbie Bezpieczeństwa. Autor sugeruje, że nieukaranie sprawców zabójstwa Grzegorza Przemyka zachęciło Piotrowskiego do zamordowania księdza Popiełuszki. W lipcu 1990 roku do generała Kiszczaka list pisze Andrzej Drawicz, szef Radiokomitetu. Na ten właśnie dokument uwagę zwrócił Zenon Baranowski, dziennikarz naszego dziennika. Niezależnie od zmiany pańskiej pozycji w życiu politycznym, nadal jest pan w radiu i telewizji mile widzianym gościem. Przynajmniej tak długo, jak długo ja mogę pełnić rolę gospodarza. No bardzo, bardzo znamiennym. Mimo zmian politycznych, mimo tego dygnitarze, przywódcy totalitarnego systemu nadal mieli wstęp do telewizji bezproblemowy. Instytut Pamięci Narodowej rozpoczął już przeglądanie trzeciego pakietu akt przejętego z domu Kiszczaka. Przypomnę, takich pakietów jest 6. Przegląd jest prowadzony przez pracownika archiwum instytutu w towarzystwie rodziny Czesława Kiszczaka i jest prowadzony przez prokuratora. W minioną niedzielę w Rzeszowie miały miejsce ogólnopolskie obchody 35. rocznicy podpisania porozumień rzeszowsko-ustrzyckich. Inicjatywa zorganizowana została przez NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność oraz Duszpasterstwo Rolników. Patronat honorowy nad uroczystościami objął prezydent Andrzej Duda. O północy z 18 na 19 lutego 1981 roku w Rzeszowie podpisano porozumienie między strajkującymi rolnikami a władzami PRL. Rano 20 lutego zawarto je w Ustrzykach Dolnych. Od tych wydarzeń minęło już 35 lat. Jak co roku obchody rozpoczęła uroczysta msza święta. Siłą twórczą prawdziwego patriotyzmu jest najszlachetniejsza miłość miłosierna. I choć człowiek stawia wartości ojczyste bardzo wysoko, to jednak wie, że ponad nami jest Bóg. List w imieniu prezydenta Polski Andrzeja Dudy odczytała dr Barbara Fedyszak-Radziejowska. Wielki udział w tym historycznym zwycięstwie miał duszpasterz diecezji przemyckiej, ksiądz arcybiskup Ignacy Tokarczuk. Składamy dziś hołd tej wybitnej postaci polskiego kościoła, patriocie przejętemu losami ojczyzny, orędownikowi sprawy chłopskiej, człowiekowi niezachwianej wiary, odwagi i ogromnej osobistej prawości. Po Eucharystii odsłonięto tablicę upamiętniającą świętej pamięci arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, wielkiego obrońcy sprawy chłopskiej. Uczestnicy złożyli także kwiaty przy pomniku świętego Jana Pawła II. We wtorek, 23 lutego, przypadła 71. rocznica zakończenia walk o stolicę Wielkopolski. Z tej okazji już w minioną niedzielę na poznańskiej Cytadeli odbyła się rekonstrukcja wydarzeń odbicia Poznania z rąk niemieckich okupantów. W inscenizacji wzięło udział 120 członków grup rekonstrukcyjnych z całej Polski. Cytadela, ostatni punkt niemieckiego oporu, to tu 23 lutego 1945 roku udało się otoczyć hitlerowców i zmusić do kapitulacji. Tamte wydarzenia przybliżyli dziś rekonstruktorzy w trakcie widowiska historycznego Bitwy o Poznań. My szkolimy się, dokształcamy w sposób ciągły, czyli na bieżąco czytamy jakieś materiały, na bieżąco kompletujemy ekwipunek, no i staramy się być gotowi na takie inscenizacje.
mówił Łukasz Elantkowski. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, podmuchów wiatru i momentami padającego deszczu, widowisko oglądało wielu poznaniaków i przybyłych specjalnie na to wydarzenie gości. A było na co popatrzeć. Inscenizację zorganizowano z rozmachem. W bitwie o Poznań wzięło udział 120 członków grup rekonstrukcyjnych z całej Polski. Ja zaczęłam w ogóle tę przygodę z rekonstrukcją w wieku 8 lat. I to w sumie było z inicjatywy mojego taty, który właśnie tak jakby założył grupę z takim kolegą. No i właśnie tak od 8 lat jeżdżę na rekonstrukcję. Walka o stolicę Wielkopolski trwała prawie miesiąc. W bitwie brali udział także polscy cywile. Rekonstruktorzy zadbali o najdrobniejsze szczegóły widowiska. Broń to jest akurat własność grupy rekonstrukcyjnej i to jest atrapa. Taka wzorowana na prawdziwej broni, ale ona akurat jest pozbawiona mechanizmów działania. Na potrzeby inscenizacji wypożyczono jednak prawdziwą broń. Głównym celem imprezy było propagowanie wiedzy o ostatnich dniach bitwy o Poznań. W ciągu 5 dni zmuszono niemieckich żołnierzy do kapitulacji. 23 lutego 1945 roku Niemcy skapitulowali i dostali się do sowieckiej niewoli, a w Polsce rozpoczęła się budowa socjalizmu. Poziom nauczania, jeżeli chodzi o wojnę, drugą wojnę światową, o pierwszą wojnę światową, jest bardzo niski. I dlatego chyba te nasze działania dlatego tak się cieszą zaufaniem i takim no, zainteresowaniem dużym, że my pokazujemy to tak na żywo. Mówi organizator inscenizacji Bitwy o Poznań Waldemar Jankowiak. Według szacunków historyków w Bitwie o Poznań zginęło ponad 10 tysięcy żołnierzy radzieckich, 6 tysięcy Niemców i 700 Polaków. Prezydent Andrzej Duda objął patronatem honorowym ruch harcerski w Polsce i poza jej granicami. Prezydent otrzymał też relikwię błogosławionego księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego, patrona harcerstwa. To, że harcerze jako rodzina są z prezydentem Rzeczypospolitej, a prezydent jest z harcerzami, to wielki symbol trwania niepodległego i wolnego państwa polskiego także w sercach i w tej przestrzeni publicznej, w której ruch harcerski i prezydent Rzeczypospolitej funkcjonują. Bardzo dziękuję za ten zaszczyt, bo rzeczywiście jest to dla mnie wielki zaszczyt także osobiście, jako tego, który znaczną część swojego młodego życia z harcerstwem związał i który chlubi się tym, że był czynnym harcerzem. Przed rozpaleniem symbolicznej watry na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego prezydent Andrzej Duda otrzymał w swojej kaplicy relikwię błogosławionego księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego, patrona harcerstwa. Przekazała je rodzina błogosławionego. Poświęcił swoje życie dla bliźnich, tak jak wielu harcerzy w naszym kraju oddało swoje życie za ojczyznę. W czasie II wojny światowej, wcześniej, w czasie I wojny światowej, w czasie wojny polsko-bolszewickiej i później, po II wojnie światowej, jako żołnierze niezłomni. Harcerze zawsze stali na straży ojczyzny.